to jest? Kto? Opa! Michał 2! Dzisiaj odwiedza nas Ewa, tak? Ciocia Ewa do nas przychodzi. Ciocia Ewa! Tak! Ale się cieszy! Przychodzi do nas właśnie Ewa ze swoją podopieczną, więc idziemy się ubrać. Nie możemy tak w piżamie jej przyjąć. Już jest! Nie zdążyliśmy się ubrać. I Bobo w piżamie. No. Patrz, Olcia jaka ubrana jest. Ewa, co robisz? Śniadanie dla ciebie. Czujesz się jak u siebie? Czuję się jak w pracy. Bardzo dobrze. Licząc z tego przynajmniej, że nie śpicie w drugim pokoju. Wtedy byłabym zupełnie jak w pracy. Ale jeszcze to, że ci nie płacimy, wiesz? No. Aha. Bardzo się cieszę, że do nas przychodzisz, Ewa. Bardzo się cieszę. Wpadaj częściej. Dzisiaj sam, ale dzisiaj mam dużo roboty, wiecie? Dorotka wpadła na pomysł, żebym światło, które ostatnio przyczepiałem do kraty, przyczepił teraz do tej choinki. Tak dookoła. Nie wiem, jak mi się to uda, bo chyba nie mam aż takiej drabiny. Zobaczę. Może się uda. Dobra, mam już drabinę, ale wydaje mi się, że ona jest troszeczkę za mała do tego, żeby dosięgnąć do samego szczytu tej malutkiej choinki, więc z pomocą przyjdzie mi szczotka. Mam nadzieję, że się uda. Tu zaczepię lampkę, tak? No, jak widzicie, drabina kończy się tutaj. A choinka kończy się tam. Na pewno nie dosięgnę do czubka, ale próbuję. Brata nie przemyślała jednej sprawy. Tu jest tak gęsto, że tu się nie da rady jak przycisnąć. Jeszcze nie, dotąd jeszcze da radę. Ale tu już nie. Przecież to trzeba okrążać. Bez przerwy. Teraz mało co widać jeszcze, ale... Coś tu się świeci, ładnie jest. Jak będę wychodzić do pracy, to będzie widać. Wtedy nakręcę. Sens się dumnie. Dorota włączyła swoją ulubioną piosenkę. Wróciła ze spaceru. To czas na oficjalną iluminację. Michałku, tam musisz patrzeć. Tam. Fajne? Fajne? O, jak się świeci ładnie. Ładnie? Zawsze do czegoś się można przyczepić, ale... Na ciebie też można się przyczepić. Nie mówię, że nie. Ale co, łaziłeś naokoło, czy jak robiłeś? No, a jak? Więc oficjalnie mówiąc, Dorotko, jeżeli chcesz coś zmieniać, to tam jest drabina i sobie zmieniaj. Ja już nie będę tego robił.
Ała!